Pamiętasz, jak w poprzednim filmie rozmawialiśmy o tym, że przebieg fotosyntezy możemy podzielić na fazę jasną i fazę ciemną? Dzisiaj wspólnie będziemy się przyglądać tej pierwszej z nich, fazie jasnej, w której energia pochodząca z promieniowania słonecznego, z kwantów światła, zamieniana jest na energię wiązań chemicznych i to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, którą chciałabym, żebyś zapamiętał o fazie jasnej fotosyntezy, że jej głównym celem jest to, żeby zgromadzić, związać tę energię, która pochodzi ze światła, po to, żeby dalej w fazie ciemnej wykorzystana ona została do wytworzenia życiodajnego cukru przy udziale dwutlenku węgla. Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać w szczegółach, przypomnijmy sobie króciutko to, co już wiemy, ale to jest nam niezbędne do tego, żeby konsekwentnie zrozumieć, na czym polega faza jasna i jak ona przebiega. Pamiętasz może, że w fazie jasnej mamy do czynienia z taką sytuacją, w której światło. Na przykład światło słoneczne razem z wodą, napiszemy tutaj H2O, wykorzystywane jest do tego, żeby wytworzyć trzy produkty. Pierwszy z nich, może pamiętasz, to jest produkt uboczny w postaci tlenu. Zapiszemy sobie to jako O2. Innym kolorem zapiszemy sobie dwa pozostałe produkty, w których właśnie gromadzona jest energia, wiązana jest w nich energia pochodząca. Ze światła. I to są ATP i NADPH. PH. To są właśnie te substancje, zaznaczam ja dla ciebie teraz gwiazdką, a właściwie te cząsteczki, które są takimi magazynami energii, wykorzystywanymi dalej w fazie ciemnej do wytwarzania glukozy. Powtórzę to jeszcze raz, bo chciałam, żebyś to koniecznie zapamiętał, że. W fazie jasnej najważniejsza jest właśnie ta przemiana energii słonecznej, zaznaczymy sobie to może w ten sposób, w energię wiązań chemicznych, która w tych o cząsteczkach tutaj zaznaczonych gwiazdką będzie związana i dalej wykorzystywana. Wiemy już w takim razie, co jest najważniejszym celem. Fazy jasnej fotosyntezy. To jest coś, co w szczególności musimy pamiętać, bo od tego to jest nasz punkt wyjścia, od tego tutaj wychodzimy. Druga rzecz, którą chciałam, żebyś wiedział, to to, że wszystko, o czym rozmawiamy dzisiaj, dzieje się w chloroplastach. Co to są chloroplasty? To są takie organelle komórkowe, w których zgromadzony jest barwnik, zazwyczaj taki, który nazywa się chlorofil i który wykorzystywany jest właśnie do tego, żeby energia, Pochodząca ze słońca mogła zostać skonwertowana, przemieniona w energię wiązań chemicznych. Tutaj masz przepiękne zdjęcie chloroplastów z takiej rośliny, która się nazywa Płożymeżyk Pokrewny. To jest gatunek mchu. I jak widzisz, chloroplasty to są takie tutaj te kuleczki zielonego koloru. Tutaj masz chloroplast w powiększeniu. Przyjrzyjmy się króciutko temu, jak on wygląda. Po pierwsze, otoczony jest podwójną błoną lipidową, ale najważniejsze jest to, że będziemy dzisiaj koncentrować się na tym, co chloroplast ma w środku. To, co widzisz tutaj, te takie zielone pałeczki, to są tak zwane tylakoidy, i właśnie w tych tylakoidach zawarty jest zielony barwnik chlorofil, który jest kluczowy do tego, żeby energia słoneczna mogła zostać zmagazynowana i przemieniona w energię wiązań chemicznych. Czasami w niektórych roślinach tylakoidy tworzą takie beczułki. Ułożone są w takich kubkach, stosikach jeden na drugich. One się wtedy nazywają granami. Ale są też takie chloroplasty, które nazywamy bezgranalnymi, czyli takimi, które nie zawierają tych gran, takich stosików tylakoidów ułożonych jeden na drugim. W nich są tak zwane lamelle, czyli takie podłużne o tylakoidy, jakie widzisz tutaj ciągnące się przez całą długość, przez całą długość chloroplastu. Ale to jest dygresja. Niezależnie od tego, jak tylakoidy wyglądają, najważniejsze jest to, że zawierają chlorofil. Wszystko, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, cały przebieg fazy jasnej koncentruje się natomiast w błonie tylakoidu. I teraz zobaczmy razem, jak ta błona tylakoidu wygląda. Dla porządku, o tutaj jest zaznaczona ta błona. Jak widzisz, mamy tutaj dwa rzędy lipidów. To, co mamy po tej stronie, to jest tak zwana stroma, czyli ta przestrzeń, która wypełniona jest płynem wewnątrz chloroplastu lumen. To jest tak zwane światło czy wnętrze tylakoidu. Tak więc tylakoid, jakbyśmy go dalej rysowali, oto tutaj byłaby dalej ta błona, błona, błona i po drugiej stronie tak samo, czyli tutaj mamy wnętrze po tej stronie, gdzie teraz stawiam krzyżyk, a tutaj po tej stronie, gdzie nie ma krzyżyka, to jest zewnętrzna strona tylakoidu. No i co my tutaj obserwujemy? Tak jak powiedziałam, będziemy się koncentrować na tym, żeby zrozumieć, w jaki sposób powstają tutaj ATP, NADPH i skąd się w tej reakcji bierze produkt uboczny, którym jest tlen. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze chciałam zwrócić Twoją uwagę na to, że nie będziemy dzisiaj w detalach omawiać wszystkich poszczególnych elementów, które widzisz na tej ilustracji. Nie o to dzisiaj chodzi w naszym filmie. One są tutaj po to, żebyś przyzwyczaił się do tego, jak one wyglądają, bo w kolejnych filmach oczywiście będziemy rozmawiać o nich w większych szczegółach. Ale dzisiaj najważniejsze jest, żebyś zrozumiał, na czym polega. Faza jasna fotosyntezy, i wiesz już tę najważniejszą przewodnią myśl, że polega ona na tym, żeby energię ze światła zgromadzić w wiązaniach chemicznych. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której fotony światła, tutaj symbolicznie zaznaczone przez tę błyskawicę, są wykorzystywane do tego, żeby wzbudzić elektrony znajdujące się w chlorofilu. Chlorofil jest w obrębie tak zwanych fotosystemów. Co to jest fotosystem? To jest taki kompleks składający się właśnie z barwnika, którym jest na przykład chlorofil, białek i lipidów. On charakteryzuje się tym, że właśnie za jego pomocą w obrębie tego fotosystemu energia ze światła jest zamieniana na energię chemiczną. Fotosystemy mają taką zdolność, że zgromadzone w nich elektrony. Są wzbudzane przez światło i przenoszone do wyższych stanów energetycznych. I taki wzbudzony, wybity elektron przechodzi potem całą kaskadę reakcji, w której tę energię powoli wytraca. I oczywiście, jak już pewnie sobie domyśliłeś się, ta energia, która jest wytracana przez elektron, który tak jakby szedł po schodkach, ja zawsze sobie to tak w szkole wyobrażałam, jak uczyłam się po raz pierwszy o fotosyntezie, że ten elektron, najpierw zaznaczymy go sobie literką e z minusem, że ten elektron, jak jest wzbudzony światłem, to ma bardzo dużo tej energii i, i, i po tym, jak zostaje on wybity, wzbudzony z fotosystemu, schodzi sobie po tych schodkach i tej energii ma coraz mniej, a oczywiście ta energia jest do czegoś wykorzystywana. Pierwszą rzeczą, do której ta energia jest wykorzystywana po tym jak taki elektron, dajmy na to, o tutaj się znajdujący, Zostanie wytrącony z fotosystemu. To jest akurat fotosystem drugi, a to jest fotosystem pierwszy. One są tak oznaczone i tak nazwane dlatego, że tak historycznie zostały odkryte, ale na razie w ogóle się na tym nie koncentrujmy. Będziemy o tym w szczegółach mówić w oddzielnym filmie. Po tym jak elektron zostanie wytrącony z fotosystemu, Eny jest przekazywany do kolejnych i kolejnych kompleksów, do kolejnych i kolejnych cząsteczek z, wytrąceń, z wytraceniem energii. Ta energia. Wykorzystywana jest między innymi po to, żeby stworzyć tak zwany gradient, czyli różnicę stężeń jonów H na zewnątrz i wewnątrz sztylakoidu. Jonów H będzie więcej wewnątrz tylakoidu, zaznaczymy to sobie o, że tutaj jest ich. Może napiszę to w wyraźniejszy sposób, dużo, dlatego że one są aktywnie transportowane do wnętrza tylakoidu właśnie z wykorzystaniem energii pochodzącej z tego elektronu, który przechodzi w niższe i niższe stany energetyczne. Z kolei ta różnica gradientu to, że jonów H, czyli po prostu protonów, które decydują o pH, może pamiętasz z filmów z Chemii, że tak naprawdę pH to jest. Koncentracja H, czyli protonów. Czym więcej protonów, tym wyższe pH. Tak więc pH wewnątrz Tylakoidu będzie znacznie wyższe niż na jego zewnętrznej stronie i ta różnica stężeń, pamiętasz może z naszego filmu o dyfuzji, będzie prowadziła do takiej sytuacji, w której te jony H+ będą się chciały wydostać na zewnątrz i to ich ten ich pęd do wydostania się na zewnątrz jest wykorzystywany w takiej cząsteczce, która się nazywa syntazą ATP właśnie do wytwarzania ATP. A jak to się dzieje? W bardzo sprytny sposób, ponieważ jonów H jest więcej wewnątrz, one się chcą wydostać na zewnątrz. Powtórzę jeszcze raz, że zostały tutaj przytransportowane aktywnie, po prostu wpompowane do środka z wykorzystaniem energii pochodzącej z tego wytrąconego z fotosystemów elektronu. No dobrze, mamy taką sytuację, że one się chcą wydostać na zewnątrz, i to jest zobrazowane tutaj po prawej stronie na naszym obrazku. To co widzisz tutaj, ten kompleks białkowy to jest tak zwana syntaza ATP. Nie musisz tego teraz pamiętać. Zapamiętaj tylko tyle, że to jest enzym, który wytwarza ATP z ADP i reszty fosforanowej, tak jak opisywaliśmy to w jednym z filmów poświęconym ATP. No więc, jak to się w ogóle dzieje? To jest bardzo ciekawa cząsteczka zresztą za opisanie, której została przyznana. Nagroda Nobla z chemii yy, dla dwóch panów. Jeden z nich nazywał się Boyden, drugi się nazywał Walker. W każdym razie, na przestrzeni wielu lat, jeden z nich konceptualnie to opracował, drugi z nich udowodnił to potem w, w swoich doświadczeniach, jak to się dzieje, że dzięki przepływowi jonów H przez tę cząsteczkę wytwarzane jest ATP. A dzieje się to w sposób następujący. Ten kompleks złożony jest tak naprawdę z dwóch domen. Czyli mówiąc po ludzku, części. Jedna z nich jest to domena błonowa, czyli taka, która jest wbudowana, o tutaj ją widzisz, wbudowana jest w błonę, i ona służy po prostu jako otwarty kanał dla jonów H. I jonów H jest więcej w środku, więc one się chcą wydostać na zewnątrz, no i przepływają właśnie przez ten kanał. Druga część tego enzymu to jest taki rodzaj rotora, który się potrafi kręcić. W momencie, kiedy jony H przepływają przez tę cząsteczkę, to ona ta domena, która jest domeną zewnątrz błonową i która jest właściwą syntazą ATP, czyli właściwym enzymem wytwarzającym ATP, obraca się delikatnie i ten obrót doprowadza do takiej sytuacji, że do ADP może być przyłączona obecna tutaj reszta fosforanowa i wytwarzane jest ATP. Tak więc ta energia pochodząca z przepływu jonów H+ Sprawia, że zmienia się tak zwana konformacja białka, czyli jego ułożenie w przestrzeni, i to usprawnia reakcję przyłączenia reszty fosforanowej do ADP, i następuje powstanie cząsteczki ATP. Czyli odpowiedzieliśmy sobie tutaj na jedno bardzo ważne pytanie: jak powstaje ATP? To już wiemy. Powstaje dzięki temu, że syntaza ATP, czyli enzym wytwarzający ATP, a właściwie ułatwiający jego powstawanie, jest zasilany jonami H, w taki sposób, że one się chcą wydostać z tylakoidu na zewnątrz i przepływają przez kanał. To zmienia konformację białka. Mamy do czynienia z powstaniem cząsteczki ATP. Wiemy też już, i zapamiętaj to koniecznie, że to, że jonów H jest więcej wewnątrz tylakoidu, to się dzieje dzięki temu, że one są aktywnie transportowane z zewnątrz. Pierwsza rzecz jest taka, że one mogą być aktywnie transportowane do środka dzięki tej energii O, którą sobie tutaj narysowaliśmy z elektronu, który został wzbudzony kwantem światła i przechodzi w coraz niższe i niższe stany. Energię, coraz, w coraz to bardziej stabilnym stanie energetycznym. Ale to nie koniec. Teraz się zastanówmy nad taką sprawą. Jeżeli z naszych fotosystemów, czyli z tych układów, w których jest barwnik, białka, i które złożone są między innymi z lipidów, a które służą właśnie do tego przemieniania energii światła w energię chemiczną, jeżeli stamtąd wybijane są elektrony, to one muszą skądś zostać zaczerpnięte, prawda? I to, z czego te elektrony są wykorzystywane, to jest nic innego, jak wspomniana wcześniej woda. Narysujmy sobie, może ją w postaci takich fal tutaj o symbolicznie. Zdajmy sobie też sprawę z tego, że żeby te elektrony mogły być z wody wykorzystane, to musimy mieć jakiś utleniacz. I ten utleniacz to jest chlorofil. Chlorofil jest super mocnym utleniaczem, to znaczy, że on ma bardzo silną zdolność do tego, żeby przyciągać do siebie elektrony, odbierać je z innych cząsteczek, w tym przypadku z cząsteczek wody. No i można sobie wyobrazić, jak silny utleniacz jak silnym utleniaczem może być chlorofil, jeżeli jest w stanie utlenić nawet sam tlen zawarty w wodzie, od którego to przecież tlenu pochodzi nazwa utlenianie. Jeżeli nie wiesz teraz o czym mówię, to odsyłam cię do filmów z chemii dotyczących reakcji redox. Tam to jest wszystko przepięknie wytłumaczone. W telegraficznym skrócie sprawa dotyczy po prostu tego, że te elektrony, które są za pomocą Energii świetlnej wytrącane, wzbudzane z fotosystemu uzupełniane są elektronami pochodzącymi z wody, dlatego że właśnie chlorofil zawarty w fotosystemach ma bardzo silną zdolność do tego, żeby te elektrony do siebie przyciągać, żeby je do siebie wiązać, odbierając je z innych substancji. Skutkiem ubocznym tego, że elektrony są odbierane z wody, jest to, że cząsteczki wody się rozpadają i zostajemy tak naprawdę z tlenem i jeszcze większą ilością jonów H. Tak więc mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jony H nie tylko są aktywnie transportowane do wnętrza komórki, już wiemy jak, to się dzieje tą pompą, która jest zasilana energią z tej wytracanej energii, energii wcześniej wzbudzonych elektronów, ale mamy też do czynienia z sytuacją, w której rozpada się woda i to, że woda się rozpada to raz, że elektrony są odbierane i do fotosystemów wprowadzane, mamy także do czynienia z taką sytuacją, że tutaj te jony H, które teraz ci wskazuję o, są po prostu pozostałością po rozpadzie wody i jeszcze bardziej zwiększa się stężenie jonów H we wnętrzu tylakoidu. Zwróć też uwagę, że to jest moment, ten rozpad wody, o którym przed sekundą rozmawialiśmy, to jest ten moment, w którym pojawia się jako produkt uboczny tlen. O2. Tak więc wiemy już drugą bardzo ważną rzecz, skąd bierze się w fazie jasnej tlen. Zaznaczam to dla Ciebie różowymi plusami. Wiemy już, jak powstaje ATP, wiemy, na którym etapie wydzielany jest tlen. Właśnie tutaj on pochodzi z tego rozpadu wody, powodowanego tym, że woda jest utleniana i elektrony z niej są, mówiąc kolokwialnie, zabierane po to, żeby uzupełnić te elektrony, których które są wybijane z fotosystemów. No i pozostało nam jeszcze dowiedzieć się, że NADPH, które również jest tutaj magazynem energii wykorzystywanym w dalszych fazach fotosyntezy, powstaje w procesie redukcji NADP+ również dzięki energii Pochodzącej z wzbudzenia elektronów, tym razem w fotosystemie drugim. To wzbudzenie może dokonywać się w sposób bezpośredni, przez światło albo w sposób pośredni. O tym będziemy mówić bardziej szczegółowo w kolejnych filmach. Ale znowu mamy do czynienia, w którym ta nasza cząsteczka NLPH może powstać dzięki temu, że mamy energię, która. Jest zaczerpnięta z tego, że elektrony, które zostały zbudzane światłem, przechodzą w niższe i niższe stany energetyczne. W ten sposób dowiedzieliśmy się, jak powstają wszystkie trzy najważniejsze elementy, które są wynikiem fazy jasnej fotosyntezy. W przyszłym filmie będziemy szczegółowo przyglądać się wszystkim elementom, które biorą udział w tych reakcjach, i również temu, jak te reakcje w detalach przebiegają. Do usłyszenia następnym razem.